Funkcja wideo dostępna w praktycznie każdej aplikacji do spotkań online, transmisji czy webinariów. W dalszym ciągu nie jest wykorzystywana przez wszystkich trenerów, a bardzo szkoda, ponieważ jeżeli nadajemy jakiś przekaz audio, a nie widać nas, to tak naprawdę webinarium zmienia się w radio albo w rozmowę telefoniczną. A przecież nie o to chodzi. Łatwo zrozumieć, dlaczego nie chcemy prezentować się bardzo przed kamerą, nie chcemy tego robić. Dużo wygodniej jest wyłączyć kamerę, wtedy nie musimy pilnować tego, jaka będzie scenografia, nie musimy martwić się oświetleniem czy strojem i możemy także spoglądać w notatki, kiedy prowadzimy webinarium. Tak jest łatwiej, ale przecież nie chodzi o to, żeby było łatwiej. Kamera tak naprawdę daje nam bardzo, bardzo duże możliwości i sprawia, nawet jeżeli nie wszystko jest jakoś tam dopieszczone, tak jak w profesjonalnej telewizji, sprawia, że mamy kontakt bezpośredni z uczestnikiem, czy bardziej uczestnik ma z nami, widzi, kto do niego mówi, bardziej łatwiej nam uzyskać pewien poziom wiarygodności, gdy nas widać, a nie tylko słychać. Jest bardzo wiele zasad, jak widzicie, lista, którą tutaj zaprezentowałem Wam, jest tak naprawdę dużym zestawem zasad, z których należy korzystać, kiedy się występuje w formie wideo podczas webinariów, ale Wy zapamiętajcie na tym poziomie tylko kilka. Przede wszystkim zadbajcie o światło, o to, żeby oświetlało Was ono w sposób naturalny. Zadbajcie o ciche, wygodne miejsce, w którym nikt nie będzie Wam przeszkadzał. Unikajcie bardzo rozbudowanego tła. Nie zalecam szczególnie stosowania różnego rodzaju elementów pseudomarketingowych typu roll-upy za plecami osoby występującej, bo po prostu wygląda to paskudnie. Jeżeli chcecie dodać jakiś element związany z Waszą marką czy z domeną internetową, możecie dodać go w zupełnie innej formie, na przykład w prezentacji, którą używacie w webinarium. Ważne jest to, żeby tło i oświetlenie nie rozpraszały tego, co robicie w formie wideo. Do nadawania wideo wystarczy Wam tak naprawdę zwykła kamera internetowa, nie musicie tutaj żadnych innych rzeczy wymyślać. Ważne, żebyście umieścili ją w miarę możliwości na poziomie własnego wzroku. I druga zasada, ale najważniejsza ze wszystkich. Kiedy mówicie do widzów, patrzcie na kamerę. W ten sposób oni będą mieli wrażenie, że mówicie bezpośrednio do nich. To naprawdę bardzo istotne i daje wielką frajdę. Pierwszy, drugi webinarium może być dużym stresem związanym z tym, że jesteście cały czas na wizji. Ale w każdym kolejnym nie będziecie już sobie wyobrażali innej formy występowania, jak właśnie z kamerą. O tym, jak wykorzystywać kamerę, w jaki sposób używać ją kreatywnie, w jaki sposób omijać błędy, które są związane z wideo, dowiecie się w naszym podręczniku trenera oraz w metodyce. Te dokumenty znajdziecie na stronie naszego projektu. Zapraszam.